Niewyobrażalnie poprawia precyzję i zakres ruchów chirurga, a pacjentowi pozwala szybciej wrócić do zdrowia. Robot Da Vinci to nowa era w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Nie chcieliśmy zacząć od dużych nakładów, szukania pieniędzy na zakup robota. Chcieliśmy przede wszystkim nauczyć się, wyszkolić, a następnie potem w trakcie, jeżeli to fajnie nam się będzie rozwijać, poszukamy tych pieniędzy. Niebagatelnej kwoty, około 10 milionów złotych. Na szczęście nawiązano współpracę z partnerem, który bazując na własnym sprzęcie i doświadczeniu wykonuje złożone operacje i szkoli naszych chirurgów. Pomysł, który tutaj powstał w Szpitalu Miejskim dzięki zaangażowaniu naszych lekarzy, pana dyrektora, jest na pewno ze wszech miar godny wyróżnienia i na pewno chwalebny, bo przecież życie, zdrowie naszych mieszkańców, pacjentów szpitala, a przede wszystkim każdej osoby, która oczekuje pomocy, bo dotknęła ją taka czy inna choroba, jest niezwykle ważne. Pierwszymi pacjentami zoperowanymi w szpitalu robotem Da Vinci byli cierpiący na raka prostaty mężczyźni w wieku 64 i 68 lat. Po skończonych operacjach poszedłem na salę operacyjną, leżeli uśmiechnięci, zadowoleni i właściwie nie zgłaszali dolegliwości. W tym roku planowane są pierwsze zabiegi z zakresu onkologii ginekologicznej. Niewątpliwe korzyści z techniki robotycznej leczenia raka trzonu macicy są analogiczne z tym, co przedstawił dr Purpurowicz w prostatektomii. Przede wszystkim chciałbym jeszcze podkreślić to, że ważna jest ergonomia podczas operacji robotycznej. I dla chirurga, który operuje przez kilka godzin, jest to niezmiernie istotne. To pionierskie operacje. W przyszłości szpital chciałby zwiększyć liczbę zabiegów wykonywanych z użyciem robota Da Vinci. Tam, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik zapewni nam finansowanie w zakresie realizacji świadczeń, tam na pewno będziemy się starać aktywnie pacjentom zaproponować te nowoczesne możliwości. Umowa z firmą świadczącą usługi robotem Da Vinci zawarta została na 2 lata. To jest maksymalny okres, w przeciągu którego powinniśmy już mieć własny sprzęt. Nie zakładam przedłużania umowy, ewentualnie jeżeli współpraca będzie na tyle dobrze kontynuowana, być może będą wtedy 2 roboty. Jeden nasz, drugi z firmą. W przyszłym roku ma zostać otwarte Olsztyńskie Centrum Chirurgii Robotycznej.